Uwaga! Kilka godzin temu wielka awaria prądu dotknęła Bośnię, Albanię, Czarnogórę i część Chorwacji, w tym miasto Medjugorje. Według agencji międzynarodowych w Sarajewie, stolicy Bośni, oraz w miastach Banja Luka i Mostar nie było prądu. Lokalna prasa doniosła o awarii prądu w całym kraju. Chorwacka firma energetyczna poinformowała, że międzynarodowe zakłócenie dotknęło kilka krajów, w tym miasto Split, gdzie odnotowano problemy w ruchu drogowym po awarii sygnalizacji świetlnej. Przyczyną tej awarii przypisuje się częściowo falę upałów, która nawiedza Europę, jednak wierzę, że jest coś bardziej przerażającego związanego z tym wydarzeniem i jest to związane z pilnym wezwaniem Matki Bożej, które miało miejsce kilka dni temu podczas objawienia widzącej Marii. Ponadto istnieje 6 ważnych rzeczy, które musisz zacząć robić już dziś, aby przetrwać to, co może się wydarzyć. Zwróć uwagę, aby to zrozumieć. 15 czerwca 2024 roku Matka Boża ukazała się widzącej Marii Pawłowicz i uczyniła pilne wezwanie. Poprosiła, aby od 16 czerwca 2024 roku, kiedy rozpoczęła się nowenna Królowej Pokoju, wszyscy ludzie wchodzili na Górę Objawień w Medjugorju o godzinie 10 wieczorem, aby odmawiać różaniec wraz z nowenną. To pierwszy raz od 43 lat, kiedy Matka Boża uczyniła tak ważne wezwanie. Powiedziała, że głównym celem tej nowenny jest modlitwa o pokój na świecie i że będzie się ukazywać codziennie przez 9 dni nowenny. I tak właśnie robi. Matka Boża ukazuje się i modli za ludzkość w aramejskim, swoim języku ojczystym. Jej objawienia trwają około 10 minut, a podczas objawienia widząca Maria ma wyraz skrajnego zaniepokojenia, jakby widziała, co nadchodzi. Ale jaki jest problem z tym zanikiem prądu? Moment objawienia Matki Bożej widzącej Marii i modlitwy na wzgórzu w Medjugorju były transmitowane na żywo na cały świat. Wiele osób, które śledzą to wydarzenie, relacjonuje niesamowite cuda uzdrowienia, a nawet nawrócenia. I ten blackout uniemożliwił przeprowadzenie transmisji, co spowodowało znaczne zmniejszenie liczby osób oglądających na żywo moment objawienia i modlitwy. Podczas gdy wielu może postrzegać ten blackout jedynie jako awarię techniczną, wierzę, że jest tu coś bardziej duchowego, co należy rozważyć. Szatan jest wściekły. Ta modlitwa, która ma miejsce na całym świecie, niszczy jego moc i plany. Nasza Pani toczy wielką walkę duchową w Medjugorju, gdzie regularnie się pojawia, aby przekazywać swoje przesłania pokoju i miłości, modląc się za nas, błagając o pokój na świecie. Ta walka nie jest dla niej, ponieważ ona i Jezus już są zwycięzcami, ale dla nas, dla zbawienia dusz i dla zagrożonego pokoju na świecie. Innym bardzo ważnym szczegółem, na który należy zwrócić uwagę, jest godzina, o której nasza Pani pojawia się w Medjugorju. 11:30 w nocy. Ta godzina nie jest zwykłym przypadkiem. Nasza Matka z nieba pokazuje coś ważnego. Ta godzina została przez nią wybrana, ponieważ jest bliska północy. To jakby chciała nam pokazać, że coś jest bliskie końca, coś się kończy. Nigdy w całej historii objawień w Medjugorju nasza Pani nie wzywała ludzi do wspinania się o 10 wieczorem na modlitwy, pojawiając się podczas 9 dni nowenny o 11:30 w nocy, odmawiając intensywne modlitwy w swoim ojczystym języku. Żyjemy w trudnym czasie, w którym będzie wielu męczenników. Już nakręciłem tutaj na kanale film ostrzegający o blackoutach, które nastąpią w tym roku. Pokazałem, że eksplozje słoneczne będą się nasilać w ciągu najbliższych 6 lat, wpływając na wszystkie źródła energii, których używamy do przetrwania. Zawsze, gdy dochodzi do tych eksplozji słonecznych, wybuchają bitwy, rozwijają się katastrofalne wydarzenia, a segmenty społeczeństwa mogą powstać lub upaść. Aktywność wybuchów słonecznych na Słońcu znacznie wzrosła i spodziewa się, że jeszcze wzrośnie. Te zmiany mają poważne konsekwencje dla wszystkich planet, ale zwróćmy uwagę na Ziemię. Nie jestem w tym ekspertem, ale wiem, że powiedziano, że kiedy aktywność słoneczna tak wzrasta, może to powodować wiele śmierci, chorób, konfliktów, zaburzeń psychicznych i wiele niepokojów w życiu ludzkim, a także wstrząsy w życiu zwierząt,
ponieważ wpływa to na ich układ nerwowy, trawienny i oddechowy. Niestety, takie właśnie wiadomości widzimy cały czas w internecie. Rok 2024 będzie okresem transformacji i boskich możliwości, ale także wyzwań, które będą wymagały naszej niezłomnej wiary i jedności jako wspólnoty chrześcijan. 6 punktów będzie kluczowych do przetrwania w tym i kolejnych latach. Pierwszy punkt. Odnowa duchowa. Pan w swoim miłosierdziu zapowiada falę duchowej odnowy, która zaleje Jego lud. W tym roku wiele serc zostanie dotkniętych przez Ducha Świętego, budząc głębokie pragnienie poszukiwania Boga. On wzywa was, abyście byli gotowi przyjąć tych, którzy szukają prawdy, prowadzić ich z miłością i dzielić się zbawczym przesłaniem Ewangelii. Drugi punkt. Wyzwania globalne. Jednocześnie proroctwo ostrzega przed globalnymi wyzwaniami, które wystawią ludzkość na próbę. Katastrofy naturalne, kryzysy ekonomiczne i konflikty geopolityczne będą wymagały naszej solidarności i współczucia. Wspólna modlitwa i dobroczynna działalność będą potężnymi narzędziami do łagodzenia cierpienia i budowania sprawiedliwszego świata. Trzeci punkt. Wzmocnienie wspólnoty. Proroctwo podkreśla znaczenie wspólnoty wśród wierzących. Stawiając czoła wyzwaniom, naszą siłą będzie jedność. Zachęcam was do wzmacniania więzi wiary ze swoimi braćmi i siostrami, dzielenia się swoimi ciężarami i bycia źródłem wsparcia i zachęty. Czwarty punkt. Głoszenie prawdy. W świecie, w którym prawda jest często zniekształcana, proroctwo podkreśla potrzebę głoszenia prawdy Ewangelii z odwagą i przekonaniem. Będziecie wezwani, aby być światłem i solą, stawiając czoła ciemności prawdziwą prawdą Chrystusa. Piąty punkt. Przygotowanie wewnętrzne. Proroctwo podkreśla znaczenie wewnętrznego przygotowania. Pogłębiajcie swoje życie modlitwy, medytację nad Pismem Świętym i praktykę miłosierdzia. Solidne fundamenty duchowe będą kotwicą, która was utrzyma w nadchodzących burzach. I wreszcie, nadzieja i zaufanie. Na końcu proroctwa wskazuje na nadzieję dostępną dla wszystkich, którzy ufają Panu. W obliczu wyzwań naszą kotwicą będzie boska obietnica, że Bóg nigdy nas nie opuści. Pielęgnujcie zaufanie do Jego opatrzności i działajcie z odwagą, wiedząc, że On jest Panem historii. Mimo tych wszystkich sytuacji nie powinniście się bać, ale raczej mieć bojaźń Bożą. Bojaźń Boża różni się od strachu. Strach jest negatywną i niepokojącą emocją. Paraliżuje, wywołuje nadmierny niepokój i troskę oraz uniemożliwia nam modlitwę. Bojaźń Boża to postawa głębokiego szacunku i uznania wielkości, suwerenności i świętości Boga. Jest to uczucie, które towarzyszy naszemu sercu. Szczere pragnienie podobania się Bogu i posłuszeństwa Jego przykazaniom. Boimy się Boga nie ze strachu przed czymś złym, ale z miłości, wiedząc, że jest On tak wielki i święty, że Jego słowa powinny być wprowadzone w życie. Kto ma bojaźń Bożą, nie jest sparaliżowany strachem. Bojaźń Boża prowadzi nas do zaufania i miłości do Niego. Abyśmy mogli przezwyciężyć wielkie wyzwania, jedną z głównych wiadomości Matki Bożej w Medjugorju są 5 kamieni, które oznaczają spowiedź, różaniec, msza święta, codzienne czytanie Biblii i jej praktykowanie oraz post. Módlmy się, ponieważ w Medjugorju dzieje się wiele łask i cudów. Wiele osób na całym świecie uczestniczy w modlitwach i jednoczy się w tej samej intencji, o którą prosiła Matka Boża w Medjugorju. Pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach i na świecie. Nawet jeśli transmisja zostanie przerwana, róbcie swoją część, modląc się w domu z rodziną, tak jak robi to nasza Matka Niebieska. Jeśli czujesz się zagubiony i chcesz zacząć od nowa lub kontynuować tę drogę wiary, zapraszam Cię do obejrzenia naszego nowego kanału Bohaterowie Wiary. Tam znajdziesz inspirujące historie o życiu katolickich świętych i świętych, które nauczą Cię, jak podążać drogą wiary z odwagą i nadzieją. Kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zasubskrybuj nasz nowy kanał. Twoje wsparcie jest niezbędne, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczonych w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia tam.